Są prawą ręką niejednego prezesa, kierownika czy urzędnika. Mowa o sekretarkach i asystentkach, które dziś mają swoje święto. Reporterzy Radia 5 z mikrofonem i kamerą odwiedzili sekretariaty ełckich urzędów. Jak się okazuje, praca sekretarki i asystentki nie polega tylko na parzeniu kawy czy herbaty. Mamy wiele innych obowiązków, przyznają Danuta Borawska z Urzędu Gminy, Dorota Skulimowska ze Starostwa Powiatowego oraz Ewa Dąbkowska i Katarzyna Kurczewska z Urzędu Miasta. Jednak praca daje dużo satysfakcji i radości, dodają sekretarki. Dzień dobry, witamy serdecznie. Chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia dla Pani z okazji Dnia Sekretarki. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. No, moja praca, no, ja uwielbiam swoją pracę. Już pracuję, nie powiem ile. Chyba najstarszą sekretarką jestem w Ełku. Kocham swoją pracę, uwielbiam. Pan wójt pije wyjątkowo. Tylko zieloną herbatę. Tylko. Ja parzę w specjalnym dzbanuszku, dlatego jest taki zdrowy i piękny. Sekretarka no, ma na pewno dużo zajęć, dużo obowiązków. Musimy dopilnować, żeby nasi szefowie mieli oczywiście na czas wszystko dobrze zorganizowane. No, wykonujemy naszą pracę jak najlepiej, także miejmy nadzieję, że nasi szefowie i przełożeni są zadowoleni. Praca jest trudna, ale bardzo przyjemna. My lubimy naszą pracę, jest to stały kontakt z klientem, my to lubimy. Jest to kontakt z panem prezydentem, z pracownikami. Pan prezydent pije herbatki owocowe, kawę od niedawna, ale to już taka kawa z większą ilością mleka. A my wszystkim sekretarkom i asystentkom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia.